Ale oczywiście, oczywiście. Myśmy widzieli getto, dlatego że getto było małe i duże. Ulica Chłodna w tym odcinku, gdzie jest kościół Karola Boromeusza, to był i tramwaje. To był pas dzielący getto duże od małego, czyli i z tej strony mur, i z tej strony mur. A myśmy byli po jednej stronie i z okien mogliśmy to widzieć, prawda, co się tam działo. No, paczki były rzucane. Nasz ten Ira, Zbyszek Brzozowski, dowódca mojej drużyny, mieszkał w pobliżu na Chłodnej i on paczki z żywnością przerzucał przez park. To był okropny czas. No i wreszcie...